Witajcie. Dzisiaj omówimy sobie mechanizm działania takiej funkcji wyszukaj pionowo. Przy okazji omówimy kilka podobnych, ale to ona będzie naszym dzisiejszym głównym numer 1. W przyszłości bardzo nam się przyda. Zapraszam. Na początek tabelka. Będzie nam potrzebna jakaś tabelka, w której będziemy działali. I tutaj mamy tabelę, którą uczyniłem... Yy, poprzez wstawienie do tego naszego arkusza tabeli. Zatem z danych, które tu były na początku, dane nie są w ogóle istotne, one są jakieś tam przykładowe, ABC i tak dalej. My sobie możemy tu wyobrazić imiona, nazwiska i tak dalej. Wstawcie sobie sami, to jest akurat najmniej teraz ważne. Istotne jest, iż mając pewne dane, wstawiliśmy tutaj tabelkę, czyli z wstążki wstawianie, uczyniliśmy te dane tabelą. Kiedy już mamy taką tabelę, to tutaj we wstążce projektowanie, która jest aktywna, gdy jesteśmy gdzieś wewnątrz tej tabeli, możemy sobie podejrzeć, i tutaj mamy taką nazwę tabeli. Ja tę tabelę nazwałem przykładowa. Dzięki temu będę mógł się we wzorach odwoływać do tej nazwy przykładowa, i to będzie oznaczało, że jestem jakby w tym, w tej przestrzeni tej tabeli. Odwołuję się do adresu, który ta tabelka zajmuje, a ściślej do pewnego zakresu, który zajmuje ta tabela. No, ale mamy tą tabelkę, to ona nam tu posłuży jako pewien taki materiał, na którym będziemy pracowali, pokazując kolejne funkcje. A jakie to funkcje? Pierwszą funkcją, którą chciałem pokazać, tutaj ona jest bardzo prosta. Jest funkcja wybierz, która może się w pewnych sytuacjach przydać, i ta funkcja, formuła wybierz, ma następujące atrybuty. Na pierwszym miejscu jest atrybut, który pokazuje, który element zbioru będę zwracał. Liczymy od jedynki. A następnie po średniku mamy pewną dowolność wpisania kolejnych elementów zbioru. Zatem pierwszy argument to jest który element zbioru, a kolejne argumenty oddzielone średnikami to są właśnie te elementy zbioru. Zauważcie, elementami nie muszą być na przykład tylko napisy. Może być jakaś liczba, może być. Napis, może być inny napis, czy jakaś w ogóle formuła. Trójka będzie oznaczała, iż z tego zbioru po trójce wybiorę trzeci, czyli jedynka jest pierwszym elementem, dwójka to jest napis ABC, trójka to jest napis Kasia. I tak dokładnie się zadzieje. Enter i mamy Kasię. Jeżeli tu bym na przykład wybrał. Drugi element z następującego po tej liczbie zbioru to będzie abc, a kolejna funkcja to jest funkcja wyszukaj. I ta formuła może bardzo nam się przydać. Przyjrzyjmy się, jak działa, bo jest już troszkę bardziej skomplikowana. Ma ona w zasadzie trzy argumenty i tylko trzy. Na pierwszej pozycji naszej y, funkcji wyszukaj podajemy szukaną wartość. Na drugiej podajemy kontekst wektora, czyli w praktyce chodzi o kolumnę lub wiersz, ale tylko Jedna kolumna, ewentualnie jeden wiersz. Możemy teoretycznie szukać wewnątrz tablicy, ale ten przykład nie jest zalecany. Ta, te drugie zastosowanie funkcji wyszukaj, które tu zresztą nam Excel sugeruje, jest z jednej strony wyświetlone, z drugiej niezalecane, ponieważ o wiele ciekawszym rozwiązaniem będzie wyszukaj pionowo lub wyszukaj poziomo. Do tego zresztą za chwilę wrócę. Nas interesuje bardziej ta pierwsza możliwa opcja wykorzystania tej formuły. Wyszukaj, w której mamy właśnie na pierwszym miejscu wyszukiwaną wartość, na drugim wektor przeszukiwany, czyli kolumna, w której będę szukał tej wartości, a na trzeciej pozycji będzie wektor z wynikami, które chciałbym zwrócić. Co to oznacza? Popatrzmy w przykładzie, to załapiemy. H7. Gdzie jest H7? H7 jest tutaj. To jest moja komórka, z której będę pobierał to, co szukam. Będę sobie szukał tutaj trujeczki na początku. A teraz na drugiej pozycji, czyli drugim argumentem mojej formuły wyszukaj, jest moja tablica przykładowa, a ściśle jej cała kolumna numer. W praktyce jedna kolumna, myślimy o tym jako takim wektorze. Jedna po prostu kolumna, cała. Jeśli powiększę ilość wierszy w tej tabeli, to i tak te pole przykładowa i w nawiasach kwadratowych numer obejmie całą tę kolumnę numer. Zatem tu będę szukał tego H7, a jeżeli znajdę, to obok mam wektor, który musi być na tym samym poziomie, czyli tu sobie tym wektorem uczyniłem kolumnę kol 3 i to z niej będę zwracał wynik, ale w jaki sposób? Ano w taki, że jeżeli na przykład znajdę tą trójkę to w wierszu dokładnie tym, gdzie została znaleziona ta trójka, ale przesuniętym do tego wektora kol 3, czyli do tego wektora, który jest tutaj trzecim argumentem, to z niego, z tego wiersza, gdzie była trójka, zostanie pobrana wartość. Zatem mamy tutaj 300. A dlaczego? Ponieważ szukaliśmy w tej kolumnie i szukaliśmy trójeczki. Tu jest jeszcze czwórka, ale nas interesuje. O, ta część. Szukaliśmy tu trójki. Znaleźliśmy w tym miejscu. Zatem z tego wiersza, tylko że z tej kolumny, bo tutaj zaznaczyliśmy kolumnę do kolumny z wynikami, zatem z tego wiersza, gdzie była trójka, zostanie zwrócona wartość. Zatem w tym wypadku będzie to 300 i dokładnie tutaj widzimy te 300. Ale to nie te dwie funkcje są dzisiaj kluczowe. Kluczową jest wyszukaj pionowo, i to nad jej mechaniką chciałbym się zatrzymać. Niemniej jest ona już podobna do mechaniki funkcji wyszukaj, którą przed chwileczką pokazałem, tyle tylko, że działa nie na wektorach, a na całej tablicy i za chwilę zaprezentuję, jak to działa. Od razu wyjaśnię, że mamy tu też funkcję wyszukaj poziomu, ale ona jest analogiczna, tylko nie działa y, przeszukując kolumnę, a działa przeszukując wiersze. Zatem ja się skupię tylko na jednym przykładzie, a drugi to sobie możecie rozkminić tam już samodzielnie. No więc po kolei, jak to działa. Przykład użycia znajduje się w tej komórce i również szukamy trójki. I również szukamy w naszej tabeli, z tym, że teraz szukamy po prostu w całej tabeli. Nie określamy tu żadnego wektora początkowego, żadnego wektora końcowego itd., dalej. tylko cała tabela jest miejscem przeszukiwania. Jak wyglądają kolejne argumenty? Wyszukaj, kropka, pionowo. Zresztą to nam coś sugeruje, że będziemy jak gdyby szukać w kontekście pionu, czyli właśnie takiego wektora kolumnowego. I tak rzeczywiście jest. Wyszukamy sobie pionowo. I teraz tak, pierwszy argument to jest to, co szukam. I tu znowu szukam sobie to, co jest w komórce H7. W tym wypadku szukam trujeczki. Hmm? Teraz będzie, gdzie szukam. I tu zobaczcie, nie mam już tylko kolumny numer, ale mam całą moją tablicę, którą nazwałem sobie przykładowa. Zatem cały ten rozmiar, cały ten zakres. Jest ujęty jako to miejsce przeszukiwania, ale uwaga tu ważne uściślenie. W praktyce szukam tylko i wyłącznie i tak zawsze w tej pierwszej kolumnie. Zatem moje wyszukaj pionowo mimo iż obejmuje całą tabelkę, to TH7, czyli ten pierwszy argument, będzie szukany zawsze tylko w pierwszej kolumnie tej tabeli. To jest bardzo istotne. No ale co to jak już znajdziemy, co to będziemy robić z tym. Kiedy już znajdziemy, to zostanie zwrócony pewien wynik. Ale skąd? Otóż następna. Tutaj następny argument w naszej funkcji wyszukaj pionowo, to jest numer indeksu kolumny z całej tablicy, z którego chcę pobrać wynik. To jest pierwsza kolumna numer. Kolumna 1 to będzie druga kolumna całej tablicy, trzecia i czwarta. Zatem cała moja tablica ma cztery. Kolumny. Na trzeciej pozycji tutaj określam, z której kolumny chcę wynik. Wcześniej omawiana funkcja wyszukaj, tę kolumnę, z której chcę wynik, wprost zaznaczała. Tutaj nie muszę jej zaznaczać. Mogę podać tylko, która to jest kolumna, który numer. Ja tutaj wpisałem wartość z komórki H8, czyli w tym wypadku będzie to czwarta kolumna, czyli ostatnia. I teraz na końcu są takie dwie wartości: fałsz lub prawda. Fałsz oznacza, że będę szukał dokładnie wartości h7, a prawda, że będę szukał przybliżonej wartości do h7. Szukam tylko w pierwszej kolumnie. Zatem enter. Co tu mamy? Popatrzcie. Szukam więc trójki. Tutaj, choć szukam, jakby analizuję całą tablicę, ale szukam tylko tu. Trójeczka została znaleziona tu. Ponieważ mam zwrócić wynik z czwartej kolumny. Przechodzę na czwartą kolumnę i tam jest 300. Zatem wynik jest dokładnie taki, jak trzeba. Jeżeli szukałbym dwójki, to zostanie zwrócona wartość z drugiego wiersza, bo tu jest dwójka, ale z czwartej kolumny, kolumny czyli dwusetka. Spróbujmy teraz zmienić kolumnę. Wpiszmy tu na przykład drugą kolumnę, czyli szukam dwójki, ale. Zwracam wynik z drugiej kolumny całej tabeli, czyli nie z tej, bo to jest pierwsza, tylko z tej, ale z wiersza, gdzie była dwójka, czyli B. No i mamy B. A jak działa to przybliżenie? Tutaj mam tę samą funkcję, taki sam wzór, tylko zamiast Fałsz na koniec wpisałem prawda, co oznacza, że będę szukał przybliżenia tego H7, czyli najbliższy dopasowany wynik. Popatrzcie, co to, czym to owocuje. Jeżeli będę szukał na przykład 2,5. To ta pierwsza funkcja z fałszem nie znajduje 2,5 w tabeli, zatem informuje nas, iż wynik nie został znaleziony. Ale druga funkcja zwróciła, dopasowała do tego 2,5 po prostu dwójkę. Może nie jest to najlepsze rozwiązanie, bo jeżeli wpiszę 2,9, oj, 2... Kropka 9 to, popatrzcie, dalej jest y, dwójka dopasowaniem, a nie trójka, choć może odruchowo chcielibyśmy tutaj trójki, no ale to cóż, no, to wpiszmy tu 3,3 i będziemy mieli już wynik z trzeciego wiersza. Zatem to te dopasowanie też nie jest jakieś za bardzo intuicyjne, ale widzimy, że to dopasowanie takie przybliżone, y, powiedzmy, daje radę, o ile w ogóle go potrzebujemy. W praktyce najczęściej, mm, przynajmniej ja, spotkałem się raczej z y, użyciem w tego przeszukiwania dokładnego. Jeszcze raz podsumowując, co szukam, w której tabeli? Jeśli znajdę to, co szukam w pierwszej kolumnie, to z której kolumny zwracam wynik, a następnie na końcu, czy chcę szukać dokładnie tej wartości, czy jakiegoś jej przybliżenia, które sobie tam sam Excel wymyśla. Rodzi się teraz pytanie, na co mi taka funkcja w ogóle? Otóż przynajmniej dwa zastosowania tutaj widzę. Jedno jest banalne. Jeżeli mam jakiś duży zbiór danych, no mój nie jest duży, bo mam powiedzmy trzy imiona i nazwiska, ale nie trudno sobie wyobrazić, że mam tutaj tego 100 tysięcy, prawda? I mam jednoznacznie te osoby ponumerowane, na przykład mo może to być jakiś PESEL. Chciałbym przygotować jakiś dokument, powiedzmy jakieś zaproszenie, tak? Czy jakiś wzór, czy szablon, czy cokolwiek. No i chciałbym to zrobić niekoniecznie od razu, wykorzystując tutaj jakieś mechanizmy masowej korespondencji, o których może kiedyś sobie tam coś powiemy, no ale... Chciałbym w jakiś prosty sposób wyłapać pewne dane z tej tabeli. Tu tych danych mogłoby być więcej. Nie szukając tych 100 tysięcy wpisów, nie szukając konkretnego pesela, a nie kopiując tych danych, tylko jakoś tak szybciej. No więc mógłbym tu mieć jakiś dokument, taki o po prostu zwykły dokument ułożony. Odpalcie teraz wyobraźnię i zakładamy, że tutaj na, tej, tutaj na tym obszarze żółtym jest jakiś świetnie ułożony, gotowy dokument do wydruku. No i gdzieś miałbym powiedzmy wpisane... Imię, dwukropek i tutaj nic, tylko komórka. Miałbym gdzieś nazwisko, dwukropek i tu nic, tylko komórka. No i gdzie, gdzieś miałbym powiedzmy ID, czy tam PESEL na przykład. No i tutaj nic, tylko komórka. Z tym, że tutaj mogę sobie te ID wpisać ręcznie i teraz chciałbym, że po wpisaniu tu ręcznie, no te dwa pola z bazy danych pobrały mi się same. o no, tak po prostu. Żeby wpisując jedno miał ile się tylko da rzeczy wypełnionych z automatu, na przykład do druku. No więc nic prostszego. Wyszukaj pionowo. Czego szukamy? Tego co jest tu. Możemy to nawet usztywnić. Dolar G, dolar 5. A co nam szkodzi? Średniczek. Tę tabelkę nazwałem bodajże ludzie. Tak jest. Wcześniej tak sobie nazwałem tę tabelę, żeby mi się kojarzyło, że to jest tabela z ludźmi. Średnik. I teraz skąd chcę imię pobrać? No z drugiej kolumny. Dopasowanie dokładne. Enter. Mamy imię Kosma. Zgadza się, pacjent numer 2 ma imię Kosma. Skopiujmy ten sam wzór. Ctrl C. Przejdźmy tu. Wklejmy. Ciach. Tylko, że nazwisko będziemy sobie wstawiać z trzeciej kolumny. I teraz... Nie trudno sobie wyobrazić, że ktoś przychodzi i mówi, weź mi szybciutko wydrukuj dane kogoś tam. No dobra, to zamiast przeszukiwać te dane, kopiować, wpisuję tu sobie, szefie, proszę bardzo, jest trójeczka, to będzie Magda Fuchalska, GITES, druk, bach. To jest takie proste zastosowanie, bardziej przy jakimś wydruku dokumentów yy, przyspiesza coś, no ale jest jeszcze jedno zastosowanie. Popatrzcie, jak będziemy później robić zadania maturalne. To zobaczycie, że pewne zadania można rozwiązać. Na przykład w bazie danych Access. Obiecałem komuś, nie pamiętam, jakiemuś oglądającemu widzowi, że z Accessa też sobie coś zrobimy, więc zrobimy, ale skończymy najpierw ten Excel. Kiedy będziemy robić takie zadania, okaże się, że pewne rzeczy można zrobić w bazie danych, ale cóż, może ktoś tylko Excela się super nauczył i nie chce uczyć się bazy danych. To co jest skazane na porażkę? Nie. Jeżeli dobrze wykorzysta funkcję wyszukaj pionowo. Dostosując pewien mechanizm w przyszłości, jak poznamy tutaj jeszcze kolejne mechanizmy Excela, zobaczycie, że będzie można wiele zadań rozwiązać o tak. Ale najpierw trzeba sobie trochę pomóc. Wyobraźcie sobie, że dostałem takie dwie tabelki. Pierwsza tabelka to jest ta z ludźmi, którą już znam. U tych ludzi może być bardzo dużo. Tu dla przykładu jest tylko trzy osoby, żeby się nam nie gubiło, nie myliło. I drugą tabelkę, powiedzmy, że jest to tabelka. W której mam osobę i dzień, w którym ta osoba pracowała. Coś tam robiła, nieważne. To może być dzień pracy, to może być dzień urlopu, jakieś dane, na przykład takie, które gromadzi się w firmie i jest ich bardzo dużo. Każdy taki wiersz ma niepowtarzalny numer. Powiedzmy, że to jest numer kolejnego wpisu historycznego. I teraz w tej kolumnie, kto nie mam imienia i nazwiska, mam tylko i wyłącznie co? Numer osoby. Numer osoby. Ten numer pochodzi z tej bazy danych, z tej tabeli tutaj. I wiemy, że jest niepowtarzalne to ID. To może być PESEL. W tej kolumnie, w tych trzech kolumnach, mamy pewną historię, na przykład urlopów. Tego może być bardzo dużo, bo tam dla dziesięciu wpisów to nie ma sensu tego robić, ale wyobraźmy sobie, że z tego dużo. I teraz ktoś mnie prosi o jakąś statystykę, ale chciałby tę statystykę tak ładnie ułożyć żeby w wyniku końcowym nie było jakiś jedynek, dwójek czy coś takiego, ale żeby to były imiona i nazwiska. I ja mogę połączyć te dwie tabelki w jedną. W bazach danych to będzie tak zwana relacja jeden do wielu, yy, wiele do jednego, ale tutaj jeszcze o tym nie będę mówił, bo to nie jest jakby ten kurs z tego, tylko tu pokażę, co mogę zrobić. A wy musicie mi zaufać, że na następnych lekcjach... Okaże się to bardzo przydatne, zwłaszcza kiedy sobie będziemy robić te zadania z matury. Ale tutaj wykorzystamy nasze Wyszukaj Pionowo i połączymy, jak gdyby, te dwie tabelki. Przy czym ja to zrobię tylko w pierwszym wierszu, reszta zadziała sama. Popatrzcie. Chciałbym w tym miejscu wstawić imię tej osoby, która ma numer 1. No to jedziemy. Wyszukaj Pionowo. Czego szukam? ID mojej osoby. Gdzie szukam? W, tabele, w tabeli ludzie. Z, którego, z której kolumny chcę zwrócić wynik? Z drugiej. I chcę znaleźć dokładnie numer jeden. Jesteśmy tutaj. Kopiujemy to. Dlaczego? Bo mogę. Skopiowane. Tyle tylko, że wynik z trzeciej. Teraz to. Kopiujemy już po prostu do dołu. Excel zrobi za nas resztę. Osoba numer jeden to Jan Kowalski. Kosma, Kosma, ponownie Jan, Magda, Jan, Magda, Kosma, Jan i Jan. Istotność danych nie uległa żadnej zmianie, ale rozszerzyłem sobie tę całą jedną tabelę o dane z innej tabeli. I chociaż te dane tutaj wystąpiły tylko raz, tutaj już wystąpiły wielokrotnie, ale zgadzają się z tym ID. Ci, którzy mieli do czynienia z bazami danych, doskonale czują już w tym momencie, po co ja to zrobiłem. A ci, co nie, muszą jeszcze trochę poczekać. Na razie na tym kończę, ponieważ ten odcinek miał jeden cel: pokazać wam, jak, to, jak ta formuła wyszukaj pionowo działa. I jeżeli to zrozumieliście, to dobrze. Poczekajcie do następnych lekcji, na które już zapraszam. Do zobaczenia.